Ci, którzy śledzą mojego Instagrama, wiedzą, że w tym roku pracowałem na plaży jako ratownik. Codziennie podchodzili ludzie z najróżniejszymi pytaniami i stwierdzeniami. Od tych idiotycznych przez informacyjne po naprawdę zaskakujące. Wraz z kolegami i koleżankami z pracy postanowiliśmy zrobić tę oto listę. 60 absurdalnych pytań i stwierdzeń do ratownika WOPR. Jeden. A to przy tej fladze nie można pływać? 2. Jakie są w ogóle flagi? Czarna też jest? 3. Ta czerwona flaga to w sumie dlaczego? 4. Czerwona flaga, bo sinice, tak? 5. A gdzie w ogóle jest ta żółta i czerwona bojka? Jakoś nie widzę. 6. Za godzinę to już będzie ta biała flaga? 7. Czy macie jakieś tabletki przeciwbólowe? 8. Skąd w ogóle bierzecie prognozy pogody? 9. Jaka jest temperatura wody? 10. A to z kółkiem czy materacem nie jest bezpieczniej? 11. A co to ten prąd wsteczny i boczny? To coś niebezpiecznego? 12. A wy zarabiacie coś, jak siedzicie na tej wieży? 13. O, a ile na miesiąc? 14. Mogę sobie zrobić zdjęcie na łódce? Albo z ratownikiem będzie jeszcze lepiej. 15. Zobaczysz. Jak będziesz niegrzeczny, to pan ratownik cię zabierze. 16. Mogę się z panem przepłynąć łódką? 17. A tu przed tą wieżą waszą możemy się rozstawić z parawanem? 18. To dzwoń sobie na tą policję. Chuj mi zrobią. 19. Ha, dziś odpoczywacie. 20. Zostawię przy was na chwilkę swoje rzeczy i pójdę popływać. Popilnujecie, nie? 21. Czy tam dalej już nie ma sinic? 22. Czy w Gdańsku, Sopocie też jest czerwona flaga? 23. Ja umiem pływać, też jestem ratownikiem, a raczej byłem 15 lat temu. 24. Macie może pompkę albo młotek pożyczyć? 25. A gdzie są toalety? 26. A tak w zasadzie to kiedy będzie ta czarna flaga? 27. Pana to chyba dzisiaj przewieje, co? 28. Ile kosztuje przepłynięcie się bananem albo skuterem? 29. Poproszę o zmierzenie cukru i ciśnienia. 30. Wyciągnie pan Brianowi kleszcza? 31. Proszę zmierzyć mi temperaturę. 32. Jak fale będą większe, to dacie żółtą flagę? 33. Ty mnie nie strasz policją, bo świat jest mały. 34. Czy pani ratowniczka, jak będę się topić, to zrobi mi usta usta? 35. O, zobacz, pan ratownik, teraz czuję się bezpieczna. 36. Znalazłam jakiś plastik w wodzie. Dam wam go. 37. Dlaczego ta woda jest taka brudna? 38. Nie umiem zawołać dziecka. Może pani gwizdnąć? 39. Wiecie państwo, gdzie można zjeść jakąś dobrą rybę tutaj? 40. A to ja nie wiedziałem, że tu nie można. 41. A te polskie meduzy nasze to parzą? 42. Skąd tyle piasku jest na plaży? Ktoś to dowozi, nie? 43. Co trzeba zrobić, żeby zostać ratownikiem? 44. Macie gdzieś tutaj dla siebie toalety? W sumie to jak wy się załatwiacie do piachu? 45. Dlaczego ta woda jest słona? 46. Nie ma w tym morzu rekinów, prawda? 47. Pytanie stricte kierunkowe. Gdzie co jest i jak daleko i jak długo zajmuje dojście albo dojazd? 48. Co się stanie, jak na plaży strzeżonej ktoś się utopi? 49. A, bo ja na niestrzeżonej pływam. To czemu pan chce mnie kontrolować tutaj? 50. A to dziecko to się już znalazło? 51. Ale się dzisiaj nie słuchają, co? 52. Wie pan, niektórzy ludzie to w ogóle nie mają wyobraźni. 53. A dużo pan ludzi uratował? 54. Ja mam wody po pasy, ty mnie cofasz. 55. A myśli pan, że ta pani ratowniczka tutaj taka ładna to mnie uratuje? 56. Ja tu przyjechałem na 3 dni z rodziną, a cały czas jest czerwona flaga. Kiedy ja w końcu wejdę do wody? 57. Tak szybko zrobi nam pan zdjęcie? 58. Z tej chmury chyba będzie padać. Jak tam pańskim okiem? 59. My tylko na chwilę, nie będziemy przeszkadzać zbytnio. 60. O, znaleźliście Brianka. Matko, gdzie on był? Jeśli któreś z tych pytań wydaje się niezrozumiałe, to ja i inni ratownicy w komentarzach chętnie na nie odpowiemy.
Dziękuję bardzo za oglądanie. Hej!